Jesteśmy nad Morskim Okiem, jednym z najpiękniejszych miejsc w polskich Tatrach, a na pewno najbardziej popularnym. To tutaj tłumy turystów ciągną z roku na rok, by spędzić chwilę nad największym i najpiękniejszym stawem po polskiej stronie gór. To stąd część turystów wyrusza na najwyższy szczyt Rysy, mierzący 2499 metrów. Nad Morskim Okiem możemy podziwiać piękną panoramę z Mnichem, Mięguszowickimi Szczytami i Rysami, a także podziwiać unikatowość tatrzańskiej przyrody. By uniknąć tłumu na szlakach, wstawajmy wczesnym rankiem i ruszajmy w góry, wybierając mniej uczęszczane trasy. Przygodę z Tatrami możemy zacząć od wycieczek niezbyt długich i niezbyt wymagających. Doliny Tatrzańskie, na Nosal, Kopieniec, Rusinową Polanę. Później pójdźmy dalej wyżej, ale pamiętajmy, by wybór trasy był dostosowany do naszych umiejętności i kondycji. Przede mną mamy podstawowe wyposażenie turysty wybierającego się latem w Tatry. Buty powyżej kostki z dobrą podeszwą i ubranie na zmieniające się warunki pogodowe. Kurtkę, pelerynę, spodnie przeciwdeszczowe, coś ciepłego do ubrania. Miejmy też z sobą prowiant i napoje, w tym gorącą herbatę w termosie. Zapakujmy też powerbank, który pomoże nam naładować telefon i mapę, gdzie sprawdzimy trasę naszej wędrówki i czas przejść. Góry zapewniają nam kontakt z przyrodą. W Tatrach spotykamy reglowy układ roślinności, czyli krajobraz zmienia się w zależności od tego, na jakiej wysokości jesteśmy. Wśród pięter roślinności możemy wyróżnić regiel dolny, piętro porośnięte głównie lasem, ale także i polanami, gdzie możemy podziwiać kaczeńce, jaskry czy krokusy. Następnie regiel górny, miejsce, gdzie rosną głównie lasy świerkowe. Wyżej znajdziemy piętro Kosodrzewiny. Nad nią rozciągają się hale, zwane piętrem alpejskim. Na samej górze znajdujemy piętro Turniowe. Nie tylko flora, ale również fauna jest wyjątkowa dla Tatr. Możemy tutaj spotkać m.in. kozice i świstaki. Jesteśmy nad czarnym stawem pod Rysami. Z tej strony widać kazalnicę mięguszowiecką, najwyższą ścianę wspinaczkową w polskich Tatrach. Z drugiej strony Rysy, na które podejście stąd zajmuje między 3 a 4 godziny. Pamiętajmy, żeby przed wyruszeniem na szlak zawsze sprawdzić prognozę pogody. Szczególnie na takiej wysokości załamanie pogody, nagła ulewa czy burza może być bardzo niebezpieczna. Dlaczego wyjścia wyższe partie Tatr przy niesprzyjającej pogodzie są niebezpieczne? Za mną widać piargi, po których wiedzie szlak na Rysy. W sytuacji gwałtownych opadów zamieniają się one w rwący potok, niemożliwy do przejścia, a ponadto odcinający nam drogę powrotu. Górskie wędrówki to przyjemny wysiłek, który pozwala dbać nam o zdrowie i budować kondycję, ale nie traktujmy tego w kategorii wyczynu sportowego, chodźmy dla przyjemności. Dzięki temu łatwiej nam będzie podjąć decyzję o ewentualnym odwrocie w sytuacji, gdy załamie się pogoda lub zabraknie nam sił. Po zmroku nie można poruszać się po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc schodzenie zacznijmy odpowiednio wcześniej. Pamiętajmy o tym, że wycieczka kończy się dopiero wtedy, gdy wrócimy do domu. Do zobaczenia na szlaku.